Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. W sobotę 27 kwietnia w hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się pierwszy rodzinny, charytatywny maraton fitness Kilometry Dobra. Jak podkreślają organizatorzy, takiego wydarzenia jeszcze w Cieszynie nie było. Impreza rozpocznie się o godzinie 10, a zakończy po 13. Koszt biletu to 10 zł. Dzieci wchodzą za darmo. Cały dochód zostanie przeznaczony na dokończenie budowy ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Bażanowicach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. A teraz przenosimy się do Ustronia. W sobotę po raz trzeci odbędzie się symboliczny start akcji charytatywnej Płyniemy Polsko, której celem jest zebranie funduszy na pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Podobnie jak w ubiegłym roku będzie mieć formę rajdu wokół Polski. W pierwszej kolejności rzeką Wisłą, dalej Bałtykiem, powrót Odrą. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 12:15. Miejsce Ustroń, staw kajakowy. W sobotę rozpoczyna się w Cieszynie festiwal Kino na Granicy. Otwarcie będzie miało miejsce o godzinie 19:00 w Cieszyńskim Teatrze. Na uczestników tego wydarzenia codziennie do 3 maja czeka wiele atrakcji. Nie zabraknie oczywiście dobrych filmów, spotkań z twórcami, aktorami, koncertów oraz imprez towarzyszących. Szczegóły na stronie kinonagranicy.pl. W niedzielę na cieszyńskim rynku w ramach Kina na Granicy odbędzie się cieszyński jarmark Na Granicy w godzinach od 9 do 18. Ten dzień upłynie w Cieszynie nie tylko pod znakiem kina, ale także sportowych propozycji. Odbędzie się m.in. znany Fortuna Bieg. Tradycyjnie najpierw wystartuje bieg młodzieżowy około godziny 10, w samo południe zaś bieg główny. Uczestnicy do pokonania mają dwie 5-kilometrowe pętle ulicami Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Obowiązujący limit czasu to 75 minut. 1 maja w środę rozpoczyna się w Zebrzydowicach 26. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos. Przesłuchania konkursowe będą miały miejsce na terenie tamtejszego amfiteatru od godziny 9:30. Impreza zakończy się 3 maja. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.